dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Maciek? Maciek Kot pokazał, że jeszcze ma pazury. No, szczególnie w tym ostatnim skoku, który był naprawdę fajny. Ostatnim skoku tego weekendu. Tak, ten ostatni skok był zdecydowanie najlepszy podczas tego całego weekendu. No, dał mi w końcu sporo radości, no, o to w tym chodzi. Także na pewno będzie się lepiej odpoczywać teraz na tych tygodniowych wakacjach, mając taki skok za sobą, bo to był taki skok, który dziś pojawiał się na treningu i w którym w końcu było trochę mniej kontroli, więcej luzu i od razu ten efekt był lepszy. Wiadomo, że to nie jest jeszcze optymalny poziom, natomiast to jest poziom, który pozwala bawić się skokami, pozwala zajmować fajne miejsca i rywalizować. I mam nadzieję, że z takiego poziomu rozpocznę kolejne zawody, żeby znowu nie cofać się, tylko zostać na tym poziomie i próbować jakby kolejny krok naprzód zrobić. To był właśnie taki skok, w którym udało Ci się poskładać te wszystkie drobne elementy właśnie w całość? Czy jeszcze jakiegoś tam może małego puzelka brakowało? Wydaje mi się, że te skoki wczorajsze były, powiedzmy, mocno kontrolowane, gdzie te elementy układanki rzeczywiście się poukładały, ale brakowało tego, żeby zrobić to z takim luzem ze stuprocentową energią, bo one technicznie nie wyglądały źle, wiadomo, lód jest cały czas kwestią taką problematyczną, natomiast to jest ostatni element układanki, na którym w tej chwili się nie koncentrujemy, bo wiemy, że pozycja najazdowa i to pchanie na progu jest jakby podstawą w tej chwili do dobrego skakania. Jeżeli to będzie funkcjonować, będziemy pracować nad lotem. Także dzisiaj plan był taki, żeby zrobić to samo co wczoraj, ale z większym luzem, z mniejszą kontrolą, z takim większym przekonaniem i zaufaniem do własnych możliwości, że jestem w stanie to zrobić. I myślę, że szczególnie w tym ostatnim skoku było to widać. Była sytuacja, w której mogłem po prostu też więcej zaryzykować. Byłem w drugiej serii. Mogłem przesunąć się do przodu, właściwie wiadomo, nie było jakiejś presji pod względem wyniku i to też w jakiś sposób mi pomogło, wyczyściłem głowę, zrobiłem to z większym luzem, ale z taką dodatkową energią i to zaskoczyło, także myślę, że te wnioski trzeba wyciągnąć, zapisać i pamiętać o nich na przyszłość, że jednak ten luz, swoboda, ale wiara i pewność siebie jest potrzebna podczas skoku. Przed Wami teraz trochę wolnego. Czy w trakcie tego czasu planujesz zupełnie odciąć się od skoku? Zaplanowałeś już coś na ten urlop? Tak, no wiadomo, że każdy z nas chce gdzieś wyjechać, żeby też nie siedzieć w domu. Ja ze względu na małego szkrawa, którego mam w domu, też no nie planuję żadnych egzotycznych, dalekich podróży. Tym razem padło na Polskie Morze i Świnoujście, także jedziemy tam autem, żeby wypocząć, nawdychać się jodu, ale też właśnie no, odpocząć i fizycznie, i psychicznie, bo ten odpoczynek mentalny jest potrzebny. Te treningi są męczące i tą głowę trzeba wyczyścić, żeby wrócić do treningów z taką świeżością mentalną, fizyczną i znowu iść do przodu.